29 sierpnia przypada w kościele wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Jest to również dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionej Teresy Bracco, dziewicy i męczennicy. Teresa Bracco przyszła na świat w dniu 24 lutego 1924 roku we wiosce Santa Giulia we Włoszech, w wielodzietnej rodzinie rolników. W jej ubogim domu panował duch szczerej pobożności. Cała rodzina codziennie zbierała się na modlitwie różańcowej i czytała Pismo Święte. W takiej atmosferze Teresa wzrastała przez całe swoje dzieciństwo. Już od najmłodszych lat wyróżniała się wielkim nabożeństwem do Matki Bożej. W jej młodym sercu najważniejsze miejsce zajmowała miłość do Najświętszego Sakramentu. Każdego ranka na piechotę szła do oddalonego o kilka kilometrów kościoła, by uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Komunię Świętą. Często widziano ją pogrążoną w modlitwie przed tabernakulum. Wyróżniała się spośród innych dziewcząt. Była pracowita, skromna i wstrzemięźliwa w rozmowie. Unikała hałaśliwego towarzystwa i powszechnych rozrywek. Czytała wiele pism i książek religijnych. W wieku 9 lat, przygotowując się do bierzmowania, zetknęła się z postacią świętego Dominika Savio, który od tej pory stał się dla niej wzorem. Słowa świętego, lepsza śmierć niż grzech, stały się dla niej drogowskazem. Jesienią 1943 roku włoscy partyzanci rozrokowali swe oddziały w pobliskich lasach. 24 lipca 1944 roku w pobliżu rodzinnej wioski Teresy doszło do starć z wojskami niemieckimi. Następnego dnia Niemcy powrócili na miejsce bitwy, by pochować swoich poległych. Zaczęli wówczas niszczyć i palić okoliczne domostwa, chcąc ukarać chłopów za współpracę z partyzantami. W dniu 28 sierpnia dotarli do Santa Giulia. Zorganizowali obławę na mieszkańców, strzelali do bezbronnych i rabowali co popadło. Kilku żołnierzy odprowadziło na bok dziewczęta, wśród których była 20-letnia Teresa. Jeden z nich wyciągnął ją do lasu i próbował zgwałcić. Dziewczyna stawiała mu zdecydowany opór, co tak go rozgniewało, że zaczął ją dusić, a w końcu zabił 2 strzałami z pistoletu. Teresa zginęła 29 sierpnia 1944 roku. Uroczystej beatyfikacji w Turynie w dniu 24 maja 1998 roku dokonał święty Jan Paweł II. W homilii podczas mszy powiedział takie słowa: Teresa Bracco jest świetlanym przykładem czystości, której broniła i dała świadectwo aż po męczeństwo. Ta odważna postawa była logiczną konsekwencją niezłomnej woli dochowania wierności Chrystusowi. Zgodnie z postanowieniem, które Teresa wyrażała wielokrotnie, gdy opowiadano jej, co spotkało inne kobiety w tamtym okresie chaosu i przemocy, powiedziała bez wahania: wolę śmierć niż zbezczeszczenie. Jakże odważne orędzie nadziei dla tych, którzy starają się iść pod prąd, nie poddając się duchowi tego świata. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Teresy, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.